Witam w autorskim podcaście i newsletterze Na Celowniku. Co najmniej raz w tygodniu usłyszycie Państwo w podcaście, a dwa razy w tygodniu przeczytacie w newsletterze rozważania na temat bezpieczeństwa i jego zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem terroryzmu oraz służb specjalnych. Bezpośrednio na Wasze skrzynki e-mail trafi przegląd mediów wraz z autorskim komentarzem. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu oraz subskrybowania newslettera. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Przy mikrofonie Artur Dubiel, Uniwersytet WSB Merito. Dzisiaj moim Państwa gościem w podcaście Na Celowniku jest po raz kolejny pan podinspektor Jacek Kudła. Witam serdecznie, panie inspektorze. Witam bardzo serdecznie Państwa i witam bardzo serdecznie Pana, Panie Arturze. Podinspektor Jacek Kudła, emerytowany oficer policji, wykładowca m.in. Akademii Policji w Szczytnie i Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, biegły Sądu Okręgowego w Warszawie, autor ponad 100 publikacji naukowych, członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Panie inspektorze, nie wiem, czy pan wie, ale nasze pierwsze spotkanie, to poprzednie, spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem. Rozmawialiśmy wtedy o kodeksie pracy operacyjnej i tak naprawdę uprzedzając już troszeczkę fakty, i tym samym naszych słuchaczy, będziemy o tym również niedługo rozmawiać. Pan się cieszy, że jest zainteresowanie taką tematyką, bo wiadomo, służby specjalne tematy przyciągają, tak. Ale... Panie Arturze, bardzo miła informacja. Bardzo się cieszę, że ten podcast też cieszył się takim zainteresowaniem. Ja powiedzmy, troszkę jestem też zdziwiony, bo przeważnie człowiek myśli, że to tylko media publiczne, tak? Telewizja ma największą siłę przekazu, a tu się okazuje, że takie wystąpienie, bo tutaj pan mówi po ilości pewnie otwarć, tak? Tego podcastu, że się cieszy taką popularnością. Jest to dla mnie naprawdę bardzo motywująca informacja, pozwalająca przygotowywać się dalej do kolejnych wystąpień, i wierząc w to, że to, co mówię, jednak jest przydatne, jest wykorzystywane do pracy służb, w procesach legislacyjnych, jest to przydatne naszej ojczyźnie. Panie inspektorze, top jeden akurat, jeśli o to chodzi, więc naprawdę gratulacje. Dziękuję jeszcze raz pięknie, skromnie, jestem skromnym człowiekiem, podkreślam to wielokrotnie, jest mi niezwykle miło. I ja również się cieszę naszym wspólnym tak naprawdę sukcesem. Tym samym jeszcze raz serdecznie zapraszam Państwa do słuchania 95. odcinka podcastu Na Celowniku pod tytułem Kodeks Pracy Operacyjnej, czyli ustawa o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych. Ale przechodzimy dzisiaj, będziemy tak naprawdę w pewien sposób kontynuować zagadnienia, z którymi spotkaliśmy się wspólnie w poprzednim odcinku z profesorem Robertem Sochą. Bo chcemy dzisiaj z panem inspektorem porozmawiać też o sytuacji na granicy. Panie inspektorze, pan jest jednak, jakby nie patrzeć, przede wszystkim prawnikiem. W pana mniemaniu, wedle pana wiedzy, wedle pana doświadczenia, potrzeba jakichś w ogóle zmian tak naprawdę w przepisach? Trzeba je jakoś uporządkować, znowelizować, być może zrobić dużą jakąś reformę, wręcz rewolucję? Pytam pana jako naprawdę eksperta wysokiej klasy. Szanowny panie Arturze, szanowni państwo, tu na wstępie chciałbym tylko kilka słów powiedzieć. Jeżeli chodzi o interpretację i znajomość przepisów prawa policyjnego, prawa służb, tak, można powiedzieć, że jestem prawnikiem w tym zakresie, bo to muszę dodać, tak? Nie jestem cywilistą, tak? Nie jestem karnistą, ale jestem praktykiem prawa policyjnego, prawa służb policyjnych i służb specjalnych. To trzeba powiedzieć, już tu skromnie, żeby za daleko nie wybiegać. I w związku z tym jak najbardziej mogę się odnieść i wielokrotnie też się odnoszę na łamach portalu prawo.pl, gdzie też wiem, że jestem czytany i mogę się odnieść do tych przepisów, do tego, co się dzieje na granicy pod kątem unormowania tutaj poszczególnych uprawnień służb. I szanowny panie Arturze, szanowni państwo, w ostatnim okresie czasu i właśnie jak słyszymy te wypowiedzi, jest bardzo dużo różnych poglądów. Mogli użyć broni, nie mogli użyć, użyli, nie użyli.
i w zasadzie one są takie bardzo ogólne, często nie wyjaśniające do końca tej problematyki. I ja postanowiłem to na potrzeby dzisiejszego podcastu uporządkować. Uporządkować, żeby to znowu było przydatne no, polskim służbom, polskiej prokuraturze, sądom, prawda, i innym instytucjom, na przykład w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego i innym, które się tym zajmują, bo czytam te wszystkie publikacje, no i stąd nikt o tym nie powiedział, no to spróbuję ja powiedzieć właśnie w tym podcaście. Zatem spróbujmy, to chwilkę potrwa, ale spróbujmy uporządkować przepisy, które dotyczą stosowania broni palnej, bo teraz tu mamy z tą bronią też środków przymusu bezpośredniego, tak? Ale przede wszystkim broni palnej na granicy naszego państwa, na granicy polsko-białoruskiej, tak? Ponieważ no, z tym mamy dzisiaj problemy. I właśnie teraz, właśnie powolutku, żebym tutaj nie mówił zbyt szybko, bo jest tutaj gąszcz przepisów, które obowiązują i do których się trzeba odnieść, żeby tą problematykę wyjaśnić. Jeszcze zanim do nich przejdę, żebym tego nie zapomniał, jak ten biedny żołnierz, czy jak ten biedny funkcjonariusz ma sobie z tym wszystkim później poradzić, jak ja, w którym tym jestem na co dzień. Też musiałem poświęcić trochę czasu, żeby enumeratywnie te przepisy Państwu przedstawić. Otóż zaczynamy. Więc tak, przede wszystkim no, musimy powiedzieć, kto używał broni na tej granicy. Czy funkcjonariusze Straży Granicznej, czy żołnierze? No okazuje się, że nie funkcjonariusze Straży Granicznej użyli broni palnej, a żołnierze. I tu już jest różnica. Czy żołnierz, czy funkcjonariusz Straży Granicznej? Ja w prawie.pl przyjąłem, że Straż Graniczna, bo w sumie te uprawnienia, jak dokonam interpretacji tych przepisów, skończymy na tym, że faktycznie odpowiednio stosuje się uprawnienia Straży Granicznej do tych żołnierzy. To konkretnie chodzi o artykuł 11b ustęp 5 ustawy o Straży Granicznej. To jest artykuł lex specialis do artykułu 11 ustęp 4 ustawy o obronie ojczyzny. I to jest jak gdyby, no nie powiedziałem o puencie tych wszystkich przepisów, bo muszę o nich powiedzieć, ale wskazałem na taką najważniejszą regulację, którą wszyscy prawnicy, wszyscy ludzie, którzy się tym zajmują, powinni wziąć mocno pod uwagę, żeby tylko nie mówić w sposób ogólny, prawda, można, nie można i trzeba tak jak sąd. Sąd jak się mnie pyta jako biegłego, to się pyta, panie Jacku, znaczy panie ogólnie zadaje pytanie, czy użyto na przykład danej broni palnej, czy można było użyć broni palnej i dlaczego, czy nie można było użyć broni palnej i dlaczego, prawda? I trzeba to wyjaśnić, a nie jakieś ogólne rzeczy opowiadać, co nic to w sumie nie daje. Ja tu właśnie czekam czasem, żeby mi to ktoś opowiedział, wyjaśnił, a no niestety zawsze sam muszę do tych przepisów dojść, przeanalizować i przedstawić raczej Państwu, niż sam otrzymać taką odpowiedź. Panie inspektorze, jeśli mogę wejść tylko w zdanie, bo myślę, że tak, to będzie pytanie, które być może nawet sami i mundurowi sobie czasem zadają, bo może się okazać tak naprawdę, że dany mundurowy, celowo używam takiego sformułowania, no może użyć czy wykorzystać broń, że tak się wyrażę, roboczo na dwa sposoby. Raz wedle własnej ustawy, która go do tego uprawnia jako danej służby, instytucji, ale z drugiej strony, kiedy będzie wysłany jako wsparcie innej, to tak naprawdę nabiera też uprawnień tamtej służby. Tak? Właśnie. I to i może tworzyć pewne problemy zależnie od tego, kto wysyła i dlaczego, tak? Dokładnie. Zatem właśnie to sobie wszystko wyjaśnimy. Właśnie pięknie tutaj sobie to wszystko wyjaśnimy. I do tego też dojdziemy, panie Arturze, czyli w trakcie właśnie tej analizy krótkiej, myślę, że bardzo ważnej, bo wyjaśniającej, ja będę analizował i też odnosił to do przykładów praktycznych, tak? Żeby nie zanudzić też osób, które nie są prawnikami, tak? Zatem, panie Arturze, więc tak, chodzi przede wszystkim, jeżeli chodzi o żołnierzy, którzy funkcjonują na granicy polsko-białoruskiej, tak? Przede wszystkim ma tutaj zastosowanie, jeżeli chodzi o użycie broni palnej, zacznijmy od tego, artykuł 11 ustęp 4 ustawy o obronie ojczyzny. Czyli na razie to będzie ta ustawa. Dotyczy żołnierzy, ale przejdźmy jeszcze dalej. Tam są też funkcjonariusze Straży Granicznej. Czy funkcjonariusze Straży Granicznej są żołnierzami? No nie, w rozumieniu ustawy to są funkcjonariusze. Co innego to funkcjonariusze Straży Granicznej, co innego to
żołnierze. Czyli też będzie, jeżeli chodzi o funkcjonariuszy Straży Granicznej, stosowana ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. Czyli już, jeżeli to będzie funkcjonariusz Straży Granicznej, to nie będziemy stosować ustawy o obronie ojczyzny, tak? Tylko stosujemy w przypadku użycia broni palnej, co ustawę o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. W ustawie o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, żeby było weselej, to mamy szereg osób uprawnionych. I znowu, jak to jest nieźle pomieszane. Nie dość, że są to funkcjonariusze Straży Granicznej, to też, uwaga, są to żołnierze służby kontrwywiadu wojskowego, żołnierze służby wywiadu wojskowego i żołnierze żandarmerii wojskowej lub wojskowych organów porządkowych. Czyli w ustawie właśnie o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej mamy funkcjonariuszy i żołnierzy. Czyli zobaczcie Państwo, ile już mamy wymienionych grup tutaj, funkcjonariuszy i żołnierzy, do których się stosuje odpowiednio przepisy o broni palnej. Środki przymusu na razie zostawmy sobie w spokoju, bo się pogubimy. Tak? Mówimy na razie cały czas o broni palnej. I w związku z tym, jeżeli broni, a tu mamy taki przypadek na granicy, użyli, bo najpierw doszło do mnie, że to funkcjonariusze Straży Granicznej. Później się okazało już po wywiadzie dla Prawa.pl, że to nie była Straż Graniczna, tylko żołnierze, tak? Żołnierze i to tam z Brygady Pancernej, tak? Czyli te pododdziały, oddziały i pododdziały sił zbrojnych. I w związku z tym, że oni pełnią służbę tam na granicy, te oddziały i pododdziały sił zbrojnych, no wydawałoby się, że powinien działać artykuł 11 ust. 4 ustawy o obronie ojczyzny. Natomiast działa, uwaga, artykuł 11b ust. 5 ustawy granicznej w związku z artykułem 11 ust. 4 ustawy o obronie ojczyzny. Chodzi o to, że ten artykuł 11b ust. 5 jest przepisem, jak wspomniałem, lex specialis. O co tutaj chodzi? To trzeba sobie powiedzieć. A mianowicie chodzi o to, że na podstawie artykułu 11b ust. 5 ustawy o Straży Granicznej żołnierzom oddziałów i pododdziałów sił zbrojnych kierowanych do pomocy Straży Granicznej przysługują w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań, ja cytuję tutaj z ustawy, wobec wszystkich osób, uwaga, uprawnienia funkcjonariuszy Straży Granicznej określone w artykule 11 ust. 1 punkt 2, 4, 5a, 5b litera a i B, punkt 6, 7, 7a i 10, artykuł 14 do 18 oraz artykuł, uwaga, tu jest broń palna, artykuł 23. Korzystanie z tych uprawnień następuje na zasadach i w trybie określonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej. Rozumiemy teraz, kochani Państwo? Czyli działa artykuł 11b, trzeci raz to powtarzam, ust. 5 ustawy granicznej, tak? Który jest, jeszcze raz, trzeci raz powtarzam, przepisem lex specialis do artykułu 11 ust. 4 ustawy o obronie ojczyzny. Koniec, kropka. I tutaj to wyjaśniamy, kochani Państwo, bo tak zaczynamy się gubić w gąszczu przepisów. Dlatego zawsze jak dziennikarze do mnie dzwonią, to powinni powiedzieć, panie Jacku, żołnierz użył broni, tak? Funkcjonariusz Straży Granicznej użył broni. Ja nie wiem, kto użył, bo to dziennikarz mi na przykład mówi. I ja nie wiem, kto użył, czy funkcjonariusz. I to się od razu zmienia uprawnienie i ta podstawa. W związku z tym tak tutaj wszystko wypunktowałem, tak? I tu już mamy teraz, powiedziałem o użyciu broni przez żołnierza i podałem ten przepis. I teraz następny tutaj taki element tej analizy prawnej, czy to było użycie broni, czy to było wykorzystanie broni. Znowu tutaj zaczynamy, jak gdyby, kochani Państwo, musimy ustalić. Między użyciem broni palnej a wykorzystaniem broni palnej w rozumieniu ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, a o tym tutaj mówimy i to obowiązuje, co przed chwilą powiedziałem, jest niewielka, cienka linia, tak? Bo wykorzystuje broń palną, tak? Czyli tam oddał strzały do góry, tak? Do góry. Natomiast interpretacja prokuratury i żandarmerii wojskowej była, że gdzieś blisko w kierunku, prawda? No i teraz jest pytanie. Był tam materiał filmowy oceniany, wypowiadali się eksperci, wypowiadał się między innymi tam dr Paweł Łabus i tam oceniono, on widział ten film, oceniono, dokonano nadinterpretacji oceny tego materiału filmowego, z tego co, tych informacji, które ja otrzymałem. No i widzicie Państwo, no i właśnie to jest ta ocena, że to jest często za szybka, zbyt pochopna i wcale
nie należało tego kwalifikować jako użycie broni palnej, tylko jako wykorzystanie, tak? Bo czy pan Artur, czy ja bardzo dokładnie znamy praktykę i byliśmy w różnych sytuacjach. Pan pewnie, Artur, w sytuacjach zagrożenia gdzieś na polu walki bojowego, ja natomiast przy zagrożeniu porządku publicznego, gdzie też były sytuacje ogromnie stresowe. I wtedy sami wiemy, jak taki funkcjonariusz czy żołnierz działa, prawda? Oddaje strzały ostrzegawcze w górę, tak? Zachodzą pewne przesłanki. Zatem oceniając taki materiał filmowy, trzeba dysponować ogromną wiedzą i nie wolno robić tego szybko i w sposób właśnie pochopny. Ja tu nie podważam niczyich kompetencji, no wierzę, że to fachowcy oceniali, ale no też no, na podstawie tych informacji, które otrzymałem, nie mam akt, podkreślam, nie mam akt, nie mówię to na podstawie akt, tylko informacji, które otrzymałem, no skoro nadinterpretacja, to nadinterpretacja, biorąc pod uwagę, że jest wojna Rosji z Ukrainą, że jest wojna hybrydowa, że ci uchodźcy w takich ilościach tutaj naruszają naszą granicę, no to tu żandarmeria wojskowa w mojej ocenie powinna no nie dokonywać nadinterpretacji, tylko spokojnie, z chłodną głową ocenić ten materiał, prawda? I w mojej ocenie pójść w kierunku wykorzystania, opisania tej sytuacji, przeszkolenia funkcjonariuszy, no a nie zaraz użycia, przekroczenia uprawnień, zatrzymania, zastosowania środków przymusu bezpośredniego, tak, bo założono im kajdanki, tak? Czyli co, no, są bohaterami czy są przestępcami? No. Zatem to nie są żarty i tu trzeba sobie zdawać sprawę z tego, co się na granicy robi. I tu apeluję do przełożonych funkcjonariuszy, też do żandarmerii wojskowej, która no też pewnie miała problem z interpretacją tych przepisów. No powiem szczerze, bardzo dużo mi dzisiaj czasu zajęła, bo w końcu chciałem te przepisy porządnie, dokonać ich porządnej interpretacji, no troszeczkę czasu mi to zajęło. Jak oni musieli to robić nieco szybciej, to bo to robili szybciej, no to podjęli błędne prawdopodobnie decyzje, no i tak ja to oceniam, nie mając na razie materiału. No właśnie, panie inspektorze, tak. Podjął pan bardzo, bardzo ważną tak naprawdę kwestię, bo tutaj nie możemy też w pewien sposób abstrahować od przekazu medialnego i od tego, co mówili politycy, bo jednym z pierwszych komentarzy, jaki się pojawił, on brzmiał mniej więcej tak, że oddano strzały ostrzegawcze w kierunku migrantów. No coś, co się prawnie tak naprawdę wyklucza, tak? No bo tak, jak strzały ostrzegawcze w górę, wykorzystanie, osoby. A w kierunku migrantów, no to już jest użycie. No właśnie, bo teraz nie każdy może też rozumieć, nie można tych słów rozumieć dosłownie, użycie, a wykorzystanie. Tak. To jest prawna różnica i teraz to, co pan inspektor powiedział, każdy, kto broni, musi użyć czy wykorzystać, ma zazwyczaj na to ułamek sekundy, a sam pan inspektor przy pełnym, naprawdę ogromnym wręcz szacunku do pana, zajęło to dużo czasu i potem taki mundurowy niestety przed sądem stają też biegli i wtedy jest dużo czasu na interpretację, a taka osoba tego nie ma. I do czego tak naprawdę zmierzam tą wypowiedzią, tym pytaniem właściwie? Czy właśnie ta kwestia, o której sam pan powiedział właściwie, uporządkowania nie jest tutaj konieczna, aby mundurowy miał pewność względem tego, co chce zrobić przy podejmowanych czynnościach, tak, służbowych, bo niestety w jego głowie rodzące się ryzyko może powodować ryzyka dla bezpieczeństwa. Tak? Dokładnie, szanowny panie Arturze, szanowni państwo, ten, no przepraszam, w cudzysłowie, biedny żołnierz, on w końcu nie wie, czy może tej broni użyć, czy nie może. Przepisy jednak są, tak? No ja tutaj podaję lex specialis, tak? Skąd on tam będzie wiedział, co to jest lex specialis, jak interpretować, który przepis powiązać z którym właśnie w tej jednej chwili, o której pan mówi. On nie ma pojęcia, co on ma zrobić. W związku z tym, że no są te przepisy, jakie są, o jakichś tam lukach spróbuję powiedzieć prawnych, później jeszcze jak zdążymy, ale no jednak one są, to moim zdaniem, to, co pan właśnie tutaj zadał pytanie, przełożeni wyraźnie, każdorazowo przed wysłaniem w patrol poszczególnych grup żołnierzy i funkcjonariuszy, powinni każdorazowo mówić czarno na białym, już nie muszą tych artykułów tam wymieniać, czy podstawowe tylko podać, ale wyraźnie powiedzieć,
słuchajcie, jesteście oddelegowani, jesteście tutaj powiedzmy żołnierzami, ale współpracujecie tutaj, jesteście oddziałami, poddziałami sił zbrojnych kierowanych do pomocy Straży Granicznej. Przysługują wam takie, takie uprawnienia. Możecie użyć broni w takich przypadkach. Nie możecie użyć broni wtedy, wtedy i wtedy. No tak powinno to wyglądać na odprawie. No nie wiem, nie chcę oceniać. Ja myślę, że takie odprawy są prowadzone. I wtedy po prostu no, oni będą to pamiętać, będą tego przestrzegać, będą sobie o tym rozmawiać idąc w patrolu, prawda, że jakby taka sytuacja była, no a to się zdarza coraz częściej, to o tym mogą rozmawiać, kiedy my możemy, kiedy my nie możemy, mogą sobie zapisać, mogą to sobie potem przeczytać, ale te podstawowe rzeczy już bez, jak to mówią, paragrafów, no, gdzie służby no, powinny wiedzieć, znać przepisy, no ale no, jesteśmy realistami, wiemy jak to jest w praktyce, nikt nie analizuje tak jak ja tutaj przepisów, kiedy jest sytuacja dynamiczna, tak? I tu właśnie też musimy pamiętać o tej sytuacji dynamicznej, że też oprócz, no to są sytuacje bardzo trudne, o których wspomniałem, no, w warunkach działań bojowych, czy w warunkach działań, gdzie ci imigranci zaatakują, gdzie jest hałas, gdzie jest krzyk, gdzie jest zagrożenie, gdzie jest otoczenie, gdzie mogą zabrać broń funkcjonariuszowi lub żołnierzowi, wtedy ci żołnierze naprawdę, no, no trudno tutaj powiedzieć, że powinni zachować zimną krew. No, życzę im tego i chciałbym, żeby zachowali zimną krew, ale sam wiem, jakbym w takiej sytuacji się zachował. To jest bardzo, bardzo trudne. Stąd mogą oddać te strzały w górę. Oczywiście to musi być związek już później jakoś z użyciem, no bo ten strzał ostrzegawczy był na jakiejś podstawie, tak? Ale po prostu mogą wykorzystać tą broń, a gdzieś jak lekko przechylił na filmie widać, ale naprawdę nie zagrażał. No, no przecież nie przeszła kula 20 centymetrów od nabój, tak? Nie przeszedł 20 centymetrów od migranta, tak? Tylko gdzieś to gdzieś poszło w bok, skośnie. No to trzeba interpretować to na korzyść żołnierza, no. No i tutaj po prostu strasznie mi przykro, że do takiej sytuacji doszło, gdzie ci żołnierze nas chronią, bronią granice, poświęcają swoje życie rodzinne, prawda, mają no, ogromny wysiłek wkładają w to, żeby służyć ojczyźnie i to już nie są żarty. Tam są sytuacje takie prawie jak na Ukrainie. No, na razie jest jeszcze bez użycia broni, ale już bardzo blisko ze strony migrantów. No i tylko współczuć i wspierać ich, prawda, a nie zatrzymywać. No tam pewnie niewiele brakowało, żeby jeszcze aresztować, tak? Doprowadzać do sądu i aresztować, tak? Także no, no, myślę, że ktoś w pewnym momencie się opamiętał i prawidłowo ocenił tą sytuację. Zresztą, szanowny panie Arturze, szanowni państwo, już abstrahując teraz troszeczkę od granicy, bo teraz, żebym właśnie nie uciekł mi ten wątek, no ja też dużo tutaj opiniuję, jeżeli chodzi o środki przymusu bezpośredniego i tak dalej, używane przez policję, przez inne służby, służbę więzienną, no naprawdę, no też no, zachodzę w głowę, dlaczego tak szybko zwalnia się funkcjonariuszy. Teraz ta sprawa z Inowrocławia, tak, gdzie użyli paralizatora funkcjonariusze. Ja później się dowiedziałem, znowu po wywiadzie się dowiedziałem, że człowiek już był miał założone kajdanki, tak. No to wiadomo, no nie mogli użyć paralizatora, bo to z ustawy ekspresji z verbis wynika już, z ustawy o środkach przymusu, że człowiek, który ma założone kajdanki, wobec niego nie można kategorycznie stosować takich środków, innych środków przymusu bezpośredniego, tak? Czyli czy pałki służbowej, czy paralizatora. Ale, szanowni państwo, czy trzeba sobie zadać pytanie, czy funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu, co pojechali z myślą pozbawić życia człowieka na interwencję? To są funkcjonariusze. Oni pojechali solidnie wykonać swój obowiązek służbowy. Mieli do czynienia z człowiekiem niebezpiecznym, który wyrzucał meble, demolował mieszkania, tak? Było ogromne zagrożenie. Czy nie należało najpierw spokojnie wyjaśnić tych sytuacji, a nie w trybie natychmiastowych pozwalniać tych funkcjonariuszy? Ja rozumiem, że nie powinni tego paralizatora już później użyć, widzieli to na filmie już tam, ale no czemu to jest tak jakieś, nie wiem, robione to tak moim zdaniem zbyt szybko? No, gdyby to był inny funkcjonariusz państwowy, to pewnie by to wyjaśniano. A jak to jest żołnierz czy funkcjonariusz policji, zwolnić, wyrzucić, zniszczyć. No bardzo to jest, ja się dziwię, dlaczego to jest taka tendencja. Ja jestem bardzo, przestrzegam gwarancji praw człowieka, zawsze tu też służbom mówię i na wykładach teraz tam w szkołach i przestrzegam, ale też potrafię mocno stanąć za służbami, kiedy
są krzywdzone i kiedy są, nie są traktowane tak jak inni na przykład. No, wyobraźmy sobie, gdyby to inny funkcjonariusz, to, czy na przykład funkcjonariusze prokuratury, czy pracownik prokuratury, czy sądów są naprawdę szanowani. Natomiast służby, niestety, nie wyjaśnia się zwolnić natychmiast. I dlatego właśnie do tego apeluję, żeby dokładnie wyjaśnić sprawy. Ja nie mówię, że nie mają ponieść odpowiedzialności, jak przekroczyli te uprawnienia i później to zostanie w materiale dowodowym przedstawione. Ale trzeba dać im szansę, trzeba na miłość boską to wyjaśnić, a nie zwolnić w trybie natychmiastowym. Nie? No ale to mówię, no to już to są takie moje refleksje. Ja myślę, że ktoś, kto słucha też, powinien sobie te słowa moje wziąć do serca, tym bardziej, że opieram się tutaj odpowiednio na przepisach prawa, nie mówię tylko w jakiś sposób emocjonalny czy ogólny, bo wiele spraw, z których opiniowałem, o przekroczenie uprawnień, później w sądzie zupełnie co innego się okazuje. I są jeszcze raz analizowane właśnie przez biegłych, przeze mnie materiały filmowe, przez innych biegłych, które mają takie same stanowisko jak ja i zupełnie co innego wynika. Często na filmie, bo to jest bardzo ważne, to muszę Państwu powiedzieć, jest tak, że sąd ogląda film, tak, i widzi na przykład, sąd też nie ma to obowiązku mieć takich wiadomości specjalnych, sąd powołuje biegłych, mówi, o, pobili. No okazuje się, że nie pobili, tylko stosowali chwyty transportowe, tak? Stosowali po prostu poszczególne techniki, których wyuczyli się w szkołach. I ja to opisuję, prawda? Nie pobili, prawda? Tylko wykręcili, złamali rękę, uszkodzili, takie padają tutaj rzeczy ze strony, może nie tyle sądu, bo sąd jest bardzo wyważony, ale tu też bardzo często ze strony palestry ja się spotykam z tym właśnie, że czasem, którzy po prostu nie chcą czasem posłuchać biegłego. Zatem trzeba to wszystko na spokojnie ocenić, wyjaśnić. Ja zawsze mówię, że zawsze jest czas, żeby pozbawiać wolności, tak? Ale człowiek, który służy ojczyźnie, nagle jest pozbawiany wolności. No musimy się nad tym zastanowić. Tym bardziej, że nikogo nie ranił, tak? Czyli nie było żadnego migranta, który został raniony. Poza tym dalej będę w tym wywiadzie mówił z panem Arturem, że też nie jestem absolutnie zwolennikiem, żeby strzelać do uchodźców. Są inne środki, są inne możliwości, o których zaraz sobie powiemy, żeby to bezpieczeństwo na granicy odpowiednio zabezpieczyć, tak, bez użycia broni. Taka możliwość po prostu jest. Panie inspektorze, jeśli możemy, to oczywiście za chwilę do tego wątku przejdziemy, ale chciałbym jeszcze w pewien sposób poprosić o sfinalizowanie jakby wątku broni palnej i granicy. Bardzo proszę. Bo mamy przecież, jakby nie patrzeć, tutaj dość specyficzną tutaj mamy sytuację, bo w ochronie granicy państwowej ta broń w specyficznych sytuacjach może zostać wykorzystana. I pojawiają się tam nam niestety takie, powiedziałbym, dość nieprecyzyjne sformułowania, chociażby coś takiego jak niebezpieczny przedmiot. I to mamy właśnie wykorzystywane przez stronę białoruską w atakowaniu Polski, gdzie ta nieostrość przepisów niestety powoduje, że mundurowy nie wie użyć, nie użyć. Jak pan na to patrzy, bo teoretycznie przepisy są jasne, ale z drugiej strony wydaje się, że w pewien sposób, nie wiem, szukam dobrego słowa, mdłe. Więc panie Arturze, już nie będę uzupełniał, tak, tylko konkretnie, merytorycznie się odniosę, mdłe, nie mdłe, Dobrze, że pan właśnie o to zapytał, bo pewnie bym pominął to. Bardzo ważna sprawa. Otóż faktycznie, użycie broni palnej, tak, wyraźnie jest uzależnione, jak jest w przepisie, mówi się, że używa się w razie konieczności odparcia bezpośredniego i bezprawnego zamachu na nienaruszalność granicy państwowej przez osobę, która wymusza przekroczenie granicy państwowej, uwaga, przy użyciu pojazdu, broni palnej lub innego niebezpiecznego przedmiotu. I tutaj pan pyta właśnie, lub innego niebezpiecznego przedmiotu. I tutaj na granicy w praktyce mamy taką sytuację białoruskiej, także pojazd nie, broń palna nie była używana, był inny niebezpieczny przedmiot, o którym mowa w ustawie. Jaki to jest ten niebezpieczny przedmiot? Otóż niebezpieczny przedmiot już tu w rozumieniu kodeksu karnego, w rozumieniu też i orzecznictwa Sądu Najwyższego, najnowszych komentarzy, to broń palna lub nóż. Oczywiście profesor Stefański tutaj rozszerza ten katalog,
ale no niestety w tym wywiadzie lepiej ja zawężę niż rozszerzę. No niestety tu jest taka sytuacja, że nie chciałbym rozszerzać. Zatem odpowiadając na pana pytanie w sposób bezpośredni, panie Arturze, na świetnie zadane pytanie, niebezpieczny przedmiot to broń palna lub nóż. Tak? Czyli to są wtedy, i tam był użyty nóż, na końcu kija był zamocowany nóż, tak? Czyli teraz nie do tej sytuacji z marca, tylko do tu, gdzie niewinny żołnierz zginął. Prawda? Też się mówi właśnie w prawie karnym, że to jest broń palna, niebezpieczne narzędzie to broń palna, czy na przykład nóż, oraz inny, podobnie niebezpieczny przedmiot, tak? Czyli powinien on mieć takie właściwości podobnie niebezpieczne jak broń palna czy nóż. Zatem jaki to może być przedmiot? Gałąź? Konar? No nie, prawda? Zatem musimy mieć do czynienia z bronią palną lub z nożem lub no, z takim przedmiotem, który stosując możemy pozbawić życia drugą osobę, czyli tutaj żołnierza lub funkcjonariusza Straży Granicznej. I tak by trzeba tutaj to kwalifikować. I też tutaj apeluję do żołnierzy, do funkcjonariuszy Straży Granicznej, jak będą słuchać tego podcastu, żeby pamiętali, no, że tak to karniści odbierają, tak to odbierają prokuratorzy i sądy. Jeżeli nożem, tak, z tym kijem, z nożem występuje kijem, to jak najbardziej tam tutaj ta przesłanka użycia broni jakby zaistnieje. Natomiast jeżeli no, to już będzie konar czy gałąź, no to absolutnie nie, prawda? Zatem no, to mówię, te kazusy, to trzeba tu sobie na tych odprawach, trzeba by tu na tych ustawicznych szkoleniach, które są prowadzone na granicy, no, omawiać te rzeczy i to funkcjonariuszom po prostu przekazywać, bo też musimy sobie wyjaśnić też kwestia, co to jest ten bezpośredni, bezprawny zamach. To też tu przełożeni powinni wyjaśnić, kiedy jest ten bezpośredni i prawda, bezprawny zamach. Czy jak przez płot tym nożem atakuje, to już jest ten zamach, czy jeszcze go nie ma? Czy on jest bezpośredni, czy nie? Zatem widzicie Państwo, zobaczcie, jakie są trudne w interpretacji te wszystkie przepisy. Jak trzeba je no, uporządkować? One są, tak jak pan doktor Łabus mówił, przepisy są, prawda? Tylko je uporządkować i stosować, to jest już druga sprawa. I to trzeba tutaj żołnierzom pomóc. Stąd mówiłem o tej roli przełożonych, o tym, że no, w tej sytuacji dynamicznej ciężko jest podejmować natychmiast decyzję, ale na odprawach, jeżeli jest ten czas, że stopniowo ci uchodźcy zaczynają wchodzić, przełożeni monitorują, widzą to na kamerach, no powinni podejmować, próbować tam reagować drogą radiową, elektroniczną i wskazywać dalsze działania dla funkcjonariuszy, nie pozostawiać ich samych sobie w procesie decyzyjnym. Także że tutaj no, ta odpowiedzialność powinna być. Zatem wyjaśniliśmy sobie, panie Arturze, czym jest niebezpieczny przedmiot, tak? I powiedzieliśmy, no, jaka jest trudna interpretacja tychże przepisów w zakresie konieczności odparcia bezpośredniego i bezprawnego zamachu, tak? Czy to jedna osoba, tak, wystarczy, że będzie z tym nożem i tam gdzieś groziła tylko przez płot i już można użyć broni? Widzicie Państwo, jaki dylemat? Czy już musi tak, że naprawdę zagrozi to życiu, tak? Czyli już jest, no, no ukuł, tak, zaatakował tym nożem, prawda? Zatem no, trzeba te kazusy wszystkie rozwiązywać i się zastanowić, tak? Czy bezprawny, bezpośredni zamach będzie, jak cała grupa ruszy i przekroczy tą granicę, tak? Będą mieli niebezpieczny przedmiot. A jeżeli będą właśnie mieli tylko gałęzie i konary, prawda? Dobrze, a jak będą mieli kamień, prawda? I czy co, kamień będzie niebezpieczny narzędziem, czy nie będzie? Stąd jestem ogromnym zwolennikiem, kochani Państwo, i to myślę, że to będzie rozwiązaniem też tutaj w trakcie tej naszej rozmowy. Jestem ogromnym zwolennikiem no jednak nie strzelania do tych migrantów. Jestem nie używania broni czy wykorzystywania broni wobec migrantów. Uważam, że doskonale poradzimy sobie stosując inne środki właśnie tutaj poprzez oddziały, pododdziały zwarte tutaj policji czy specjalne tutaj pododdziały kontrterrorystyczne, odpowiednio przygotowane, które by ten porządek zapewniały. Po co strzelać? Oczywiście wśród migrantów jest dużo agentów tutaj FSB, tak, czy GRU,
rosyjskich służb, białoruskich służb, ale oprócz tych agentów jest dużo ludzi zwykłych biedaków, którzy jednak no, chcą lepiej żyć w innych krajach. Są to biedacy, którzy są podburzani przez tych agentów GRU, którzy po prostu działają w tłumie, zachowują się w określony sposób. No i pytanie, czy tutaj mamy strzelać do tych ludzi? No zatem wystarczyłoby naprawdę użyć oddział zwarty, no użyć armatek wodnych, czyli środki przymusu odpowiednio przez pododdziały zwarte. No w ostateczności no nawet bym tutaj zasugerował broń gładkolufową, kulę gumową jakby, no ale to ostateczność też bym tego nie stosował. Przede wszystkim wodę, woda, tarcze, spychanie tłumów, tłumu, tak, czyli tylariery, zorganizowane tutaj bojowe nasze oddziały wojska lub policji, które spychają tłum, żeby w odwodzie było kilka wozów opancerzonych, które by spychały tłum, tak, z powrotem na teren Białorusi, na teren ten graniczny. Zatem, no, żeby jak unikać kategorycznie tutaj używania czy wykorzystywania broni palnej, jeżeli faktycznie ci migranci tej broni nie posiadają, bo nie posiadają, idą z tymi gołymi rękami. No i ta sytuacja no, z tym nożem to faktycznie pokazuje, że jednak jakieś niebezpieczne narzędzia w ich rękach się znajdują i to też trzeba odpowiednio do tego podejść, ale kiedy właśnie zastosujemy armatki wodne, czy zastosujemy wozy opancerzone, będziemy spychać tłum, no to i ten z tym nożem gdzieś tam zginie w tym tłumie, także nie będzie trzeba do niego strzelać. No, no i w tym kierunku trzeba by było iść, tylko trzeba to po prostu zapewnić i to jest kwestia znowu logistyki, dyslokacji, organizacji. No mi tutaj się łatwo mówić w zaciszu domowym i się mądrzyć, ale no to trzeba tych ludzi no znowu oddelegować na granicę, no trzeba to wszystko przygotować, te działania, no i do tego bym właśnie też zachęcał, na ile to jest po prostu możliwe, żeby jednak kierować tutaj pododdziały kontrterrorystyczne, to są specjaliści, to są świetnie wyszkolone osoby, które sobie doskonale poradzą, no i przede wszystkim te pododdziały zwarte. Nie chciałbym tutaj przesądzać, ja myślę, że odpowiedzialni za te działania będą wiedzieli, jak to zrobić, ale no jakieś dyżurne wozy bojowe, żeby były na tej granicy i rotacje stopniowo robić. Przede wszystkim ja bym był za tym, żeby ci żołnierze, ci funkcjonariusze, którzy są na granicy, jak gdyby, no to jest może teraz troszeczkę takie no, satyryczne, co powiem, ale wydaje mi się, że powinni być bardzo mocno zmotywowani, że powinni być oni, żeby chcieli służyć na tej granicy, czyli jak to zrobić? No nie tak, że trzymać ich po 2 lata, żeby ich tam wykończyć, tylko te jak gdyby szybsze rotacje, tak? Żeby na przykład, ja przepraszam, teraz głośno myślę, to zostawiam do przemyślenia BBN-owi czy innym ludziom odpowiedzialnym za to. To nie moja rola, ja tylko głośno myślę. Ale na przykład pozostawiłbym wozy bojowe na granicy i robił na przykład cotygodniową rotację czy co dwutygodniową, gdzie bym tam dojeżdżali nawet, no, czy nie wiem, czy we własnym zakresie, czy autobusem z jakiejś tam lokalizacji i używali tego sprzętu, a byli tak mocno zmotywowani, że na przykład jesteśmy tylko chłopaki, jesteśmy tylko tydzień na granicy, robimy swoją robotę najlepiej jak potrafimy, jesteśmy świetnie zmotywowani, działamy, wracamy do domów. No i w ten sposób rozwiązywać problemy. Natomiast jeżeli ten żołnierz tam jest zmęczony, wykończony, działa tam, no nie wiem, miesiącami, no to mu się wszystkiego odechciewa. No. I trzeba tak robić właśnie tak jak nasi kontrterroryści, wspaniale wyszkoleni ludzie. Jadą, robią akcję, wracają. No to oczywiście no, trochę dłuższa akcja jest, nie godzinna czy dwu, tylko no ale chociaż mówię te tygodniowe odstępy, prawda, ich rotować, no, żeby nie dochodziło właśnie do takich sytuacji. I teraz jeżeli jest wyłom w takim płocie, to nie powinien ten biedny żołnierz pójść zastawać go swoim ciałem, tak, czy zabezpieczyć to miejsce, tylko powinien tam wóz opancerzony zabezpieczyć ten wyłom w tym płocie, prawda? I powinny być podjęte odpowiednie działania związane z usunięciem tego uszkodzenia płotu, tak, czy muru granicznego. No. Panie inspektorze, poruszył pan bardzo ważny wątek dotyczący innych sposobów, innych rozwiązań. I tutaj oczywiście pewnie gdzieś tam ukłon w stronę oczywiście tych podstawowych zasad naszych i tego wszystkiego, co no jednak no charakteryzuje naszą cywilizację. Ale muszę o to zapytać, bo w końcu jest pan prawnikiem i przecież policja już kiedyś tak naprawdę zakupiła systemy, których no nie może w tej chwili wykorzystywać, bo ustawa właśnie o środkach przymusu bezpośredniego na to nie zezwala.
No, ale systemy, których akronimem angielskim jest LRAD, pytałem ostatnio o to też profesora Sochę, to są systemy, dla tych, którzy może nie do końca wiedzą, które wykorzystywane były między innymi na statkach, tak, przeciwko piratom. Tak. Najróżniejsze dźwięki, które powodują tak duży dyskomfort, że ktoś się nie zbliży. Według pana wystarczyłaby na przykład zmiana takiej ustawy o środkach przymusu, czy jest to w jakiś sposób aż za bardzo, za duża jakaś ingerencja i niestety mogłoby to nie przejść? No bo wydaje się, że taki środek mocno by też ograniczył potencjalne ryzyko po stronie naszych sił, tak jakby nie patrzeć. Tak, szanowny panie Arturze, ja uważam w ten sposób, że sygnałami, tak, głośnymi sygnałami dźwiękowymi problemu nie rozwiążemy. To jest moje zdanie. No to założą coś na uszy, tak? Dalej. Pierwsza to znowu sprawy te gwarancyjne, czy wolno, czy nie wolno, to znowu prawnicy będą się, jakie skutki wywołają takie urządzenia dźwiękowe, czy tam gdzieś ktoś nie poniesie jakichś poważnych zagrożeń dla życia, zdrowia, jeszcze gorszych niż by siła była stosowana i tak dalej, i tak dalej. No trzeba by to się zastanowić, jak takie, ja nie wiem jakie jest konsekwencje i skutki stosowania takich dźwięków. Ale uważam w ten sposób, że jednak skłaniałbym się, to jest moja ocena, przepraszam, no to kochani państwo, wszyscy tam macie swoje zdanie i odpowiednio to odbierzecie, jest to moja ocena, ja bym jednak pozostał przy pododdziałach zwartych, pododdziałach zwartych 300 osób czy 400 funkcjonariuszy, nie? No jakiejś tam odpowiedniej grupie, no myślę, że kompania poddziału zwartego i odpowiednio grupka tam zespolik, tam grupka kontrterrorystyczna i myślę, że w zupełności by to wystarczyło, żeby te punkty zapalne gasić, prawda? W odpowiednich miejscach, gdzie by mogli się przemieścić, prawda, odpowiednio. No to jest duża granica, te punkty zapalne gdzieś tam są raczej znane, rozpoznane są przez nasze służby wywiadowcze, przez inne służby, także wiemy, gdzie te punkty zapalne na granicy są, tak? No też, czy w odwodzie też pozostawić zespoły specjalne złożonych z polskich tam śmigłowców i tak dalej, bojowych, żeby się można łatwo przemieścić i przerzucić żołnierzy i grupkę szybko, żeby rozproszyła, żeby cofnęła ten tłum bez użycia broni, tak? No wszystko można zrobić, wszystko można załatwić, tylko trzeba by się nad tym troszeczkę zastanowić, przygotować, no i nie lekceważyć tego, no bo będziemy narażać na utratę życia i zdrowie właśnie naszych żołnierzy i funkcjonariuszy. I póki było spokojnie, to było spokojnie. No to nikt tych przepisów nie zmieniał. I tak jak dzisiaj pan premier mówił, bardzo mądrze, wspaniale, mi się to bardzo podobało, pan premier Tusk, że nie zmienialiśmy przepisów, bo takich problemów nie było. A w tej chwili one niestety się ukazują. No i trzeba już do tego się dostosować, premier to podkreślał i jak najbardziej w tym kierunku trzeba zmierzać. I jest teraz ten czas, żeby to przygotować, zmienić i żeby zapobiec utracie życia, zdrowia naszych funkcjonariuszy, żołnierzy, żeby zapobiec ich właśnie pozbawianiu wolności i tak dalej, jakimś bezprawnym użyciem broni, bo jeszcze raz powtórzę, że w sytuacjach dynamicznych żołnierz czy funkcjonariusz to też normalny człowiek i w pewnym momencie nie może opanować tej sytuacji, ja się wcale nie dziwię, i zachowuje się różnie, strzela do góry, gdzieś ta ręka mu się przechyli, troszeczkę pójdzie pod skosem i później zostaje zatrzymany przez żandarmerię wojskową. Dlatego tu trzeba jak gdyby odpowiednio szkolić, dostosowywać przepisy i z tą logistyką, o której mówię. Myślę, że ta logistyka by była jakimś pewnym rozwiązaniem. Tu nie chodzi o to, żeby teraz robić zamieszanie wojsku, wszystkie siły kierować na granicę. Mówię poszczególne grupy, czy grupy wypadowe, czy odpowiednio mówię śmigłowce bojowe. No przecież mamy tyle sprzętu, żeby się mogły przemieszczać z grupkami. Przecież taki śmigłowiec znajedzie, grupka wyskoczy. Wiecie państwo, jakie to jest oddziaływanie na tłum? On się cofnie, tak? On się wystraszy, pomyśli, że wojna, prawda? A to tylko po prostu wyląduje helikopter, grupy specjalnie wyjdą, cofną do tyłu i wrócą, koniec po zabawie. Mi się to łatwo mówi, ale warto by było na takim czymś pomyśleć. Mówię tutaj, ogromna rola, myślę, też naszych kontrterrorystów policyjnych, są znakomici, są świetnie wyszkoleni. No i właśnie bardzo jedna ważna rzecz, jeżeli mówię tutaj o szkoleniu, wyszkoleniu naszych służb
No niestety muszę się odnieść do wypowiedzi pana sierżanta, tak, pana Szałasa, tak, medialnej wypowiedzi, tak, no tutaj, no broń Boże, nie krytykuję, no, absolutnie jestem człowiekiem, mówię o wielkim sercu, nikogo nie krytykuję, pomagam, rozwiązuję problemy i w związku z tym też tutaj pomagam. Uważam, że w tej swojej wypowiedzi publicznej, no nieco jak gdyby mógł się tam troszeczkę pomylić, chodziło pewnie mu o to, że nasze wojska są świetnie wyszkolone, tylko chodzi o to, że te szkolenia muszą być ustawiczne, tak? Ustawiczne. To prostuje jego wypowiedź. Także chodzi o to, żeby je szkolić ustawicznie. Nie, że są niewyszkolone, tak? I dowódca mu kazał, i żeby on szkolił, a one są beznadziejne. Nie, nie, nie. Ja po prostu się chyba przejęzyczył, pomylił. Chodzi o to, że są doskonale wyszkolone i po prostu trzeba je szkolić ustawicznie. To, co ja mówię tam na odprawie, te rzeczy mówić, o których ja tu powiedziałem, bo sam w tych przepisach można się czasem pogubić. Mówię, że dzisiaj bardzo dużo czasu to zajęło, żeby tej interpretacji dokonać. Zatem o takie rzeczy i tu trzeba o tym mówić i no też uważam, że te wypowiedzi publiczne, już abstrahując od pana Szałasa, nie mogą być prowadzone w ten sposób. Trzeba być przygotowanym do wystąpień medialnych. Nie mogą one tutaj jak gdyby szkodzić Rzeczpospolitej Polskiej, tak, służyć na rzecz jakichś obcych wywiadów, bo jak gdyby krytykowanie, szkalowanie naszych żołnierzy, którzy tak ciężko walczą, zginął żołnierz, prawda, serce się kraje. Nie wolno po prostu tutaj w ten sposób mówić, że wojsko jest niewyszkolone, beznadziejne czy do niczego, bo to jest po prostu nieprawda i kategorycznie mam kontakt ze służbami, mam kontakt też na uczelni z różnymi, z różnych wojsk tam są ludzie, są wspaniale wyszkoleni, to są bardzo mądrzy, dobrze zdyscyplinowani ludzie i tylko potrzeba szkoleń ustawicznych. Nie chodzi o to, że są nieprzeszkoleni, tylko trzeba to robić na bieżąco, bo tak jak my się szkolimy ustawicznie, wykładowcy, specjaliści, eksperci, bo zostaniemy z tyłu, tak samo się muszą szkolić żołnierze i funkcjonariusze. I jest super, tak? A pan Szałasz, bardzo bym też zachęcał, jest tam prokurator Piotr Kosmaty, znakomity człowiek do kontaktu z mediami, jest świetnym wykładowcą, jest świetnym specjalistą w biurze dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury i bardzo ładnie pana sierżanta przygotował do wystąpień publicznych. Przepraszam bardzo, jak uraziłem, przepraszam najmocniej. Panie inspektorze, poruszył pan bardzo ważnych kilka kwestii, które można by takim trochę wirtualnym audiospinaczem spiąć, bo mam na myśli wspominane przez pana odprawy i kwestie szkoleń. I pewnie część osób może pomyśleć, że chodzi tylko i wyłącznie o taktykę, no, która jest ważna, zwłaszcza w przypadku współpracy najróżniejszych służb, tak, różnie działających, różnie też wyszkolonych. Ale czy tak naprawdę w tym wszystkim gdzieś nie ucieka właśnie ta kwestia bezpieczeństwa prawnego mundurowych? Czy nie powinno się coś zmienić pod tym kątem? O czym właściwie dzisiaj już w pewien sposób rozmawialiśmy, aby ten mundurowy miał pewność, że to, co robi, jeżeli zrobi zgodnie z tym, jak go przygotowano, to nic złego pod kątem prawnym mu się nie wydarzy i wie, że tak naprawdę ktoś go ostatecznie po ramieniu chociaż poklepie za dobrze zrobioną robotę, a nie zakuje w kajdanki. No właśnie i to powinno się zmienić, tylko to właśnie, panie Arturze, teraz o tym właśnie rozmawiamy, bo no, znowu wrócę do Pawła, do szanownego pana doktora Pawła Łabuza. No pięknie w wywiadzie dla Insider Polska, dla pani Jolanty Ojczyk powiedział, że przepisy są. I faktycznie, co najgorsze, no przepisy są. One tam wieluki są prawne. Nie chcę teraz państwa zanudzać, ja tam sobie wypisałem je, ale to nie będziemy teraz, bo to przepisy są. Ale te przepisy właśnie trzeba by było jak gdyby, bo nie są jak gdyby tak jasno określone dla służb, one już dla policji mają tam w ustawie i tam przeczytają, dobra, to rozumieją i to jest czasem trudno stosować i czasem zapominają, muszą powtarzać. A co dopiero w tej sytuacji nadgranicznej? Widzicie państwo na początku ile przepisów, jaki gąszcz przepisów państwu przedstawiłem, tak? I to żołnierz ma zrozumieć, jak on ma to zrozumieć. Zatem no trzeba to, jeszcze raz mówię, no wyraźnie z tych przepisów jak gdyby zrobić krótki taki wydruk i powiedzieć, co wolno, a czego nie wolno. Tak? W zakresie użycia broni, w zakresie użycia środków przymusu bezpośredniego, dać im takie karteczki i codziennie na odprawie
powtarzać, niech to też mają przy sobie te kartki, niech sobie czytają, jak patrolują, jak tam chwila jest czasu gdzieś w bezpieczniejszym miejscu, żeby po prostu byli bezpieczni, żeby to bezpieczeństwo prawne mieli zapewnione. Dalej, każda sytuacja jest inna, każdy przypadek jest inny. Jeszcze nie miałem nigdy takiej opinii, gdzie się powtórzyły mi opinie. No, zawsze jest coś innego i zawsze te sytuacje, które analizuję, oczywiście przepisy tu jak gdyby te same będą, ale zawsze sytuacja jest zupełnie w innym momencie, dany przepis jest stosowany. Zatem no, trzeba by to bezpieczeństwo prawne. No, są instytucje, które zabezpieczają to bezpieczeństwo prawne, ale właśnie niestety tego nie są, nie, w praktyce jak gdyby tego nie widać. W mojej ocenie funkcjonariusze z granicy zamiast w kajdanki, no to powinni mieć udzieloną pomoc psychologiczną, tak, właśnie zabezpieczoną pomoc prawną, tak. No, no, chociaż no nie wiem, no to się powiem, no są przecież są biura, są, no, wiem, że no są też byli policjanci, mają jakieś biura pozakładane i udzielają tej pomocy prawnej. Jest w Rzeszowie biuro, no, żeby ktoś zadzwonił, powiedział, zapytał się. Ja pamiętam, kiedy policjantka, to już od granicy chwilę odejdę, miała problem z użyciem broni, z wykorzystaniem, bo ona nie użyła we Wrocławiu, no to sam dzwoniłem do Wrocławia i prosiłem, że pomogę za darmo, pro bono, pro publico bono, tylko powiedzcie mi, niech ta kobieta się skontaktuje, ja jej wytłumaczę, udzielę pomocy prawnej za darmo. No. Zatem no, dziwnie to działa, ona została sama sobie pozostawiona, tak samo żołnierze, nie wiem jakie tu mechanizmy działają, ja myślę, że to wsparcie powinno być. I momentalnie taki żołnierz, nawet jak jest zatrzymywany, automatycznie powinien mieć zabezpieczoną tą pomoc prawną, a przede wszystkim, kochani państwo, pomoc psychologiczną. Natychmiast każdy żołnierz po takim zdarzeniu powinien mieć zapewnioną pomoc psychologiczną. I też to jest kolejna moja podpowiedź. Znowu dużo wysiłków to wszystko włożyłem i znowu wierzę, że to zostanie przez nasze państwo, przez nasze władze właściwie wykorzystane, niezlekceważone. Dużo pracuję, no mówię cały dzień dzisiaj do 16, chwila przerwy, żeby się do tego podcastu przygotować. Zatem no, no wierzę, że to będzie odpowiednio przez osoby, które tu mają wpływ na proces decyzyjny, nie tylko legislacyjne, ale już na bieżąco w służbach, tak, czy nasze władze państwowe, żeby właściwie to było odebrane i wykorzystane. Czyli podsumowując to wszystko, co powiedziałem, panie Arturze, odpowiadając na pana pytanie, na ile można bezpośrednio, tak, i krótko, przepisy wydrukować, przedstawić żołnierzom i funkcjonariuszom, dać im to, żeby mieli to w patrolu, żeby sobie to powtarzali i na odprawie o nich mówić. A przepisy po prostu przełożeni powinni, te, które tu ja o nich mówię, króciutko podsumować i powiedzieć, czego wolno, czego nie, co wolno, a co nie wolno, na jednej stronie, w zakresie broni i w zakresie środków przymusu bezpośredniego. I to sobie, żeby zapamiętali. No i tu odpowiednio też, no mówię, o ochronę prawną też pan pyta, żeby to podsumować. Żołnierze, funkcjonariusze, to też mam to doświadczenie, nie potrafią, absolutnie, ja się wcale im nie dziwię, nie potrafią wyjaśnić, nawet jak zrobili coś i to nie ma znamion przekroczenia uprawnień, znaczy jak przy przestępstwa określonego, to nie potrafią tego rzetelnie, w sposób prawny wytłumaczyć i ja się też nie dziwię, bo ja też kiedyś zaczynałem w policji i też nie wiedziałem, co się dzieje. No, znaczy, no, no znałem przepisy, no ale nie tak jak dzisiaj. I no, taka pomoc ogromnie jest potrzebna prawno tym funkcjonariuszom i też o to właśnie apeluję. Chodzi o to, że nawet jak mają wiedzę, to nie potrafią, tak jak ja to teraz państwu przekazuję, przekazać tego dla prokuratora, dla funkcjonariuszy z działów kontroli, z biura spraw wewnętrznych, tak i tak dalej, i tak dalej. I nie potrafią, zostają po prostu, przyznają się, opuszczają ręce, albo się nie przyznają i opuszczają ręce i róbcie co chcecie. Nie? Zatem no, do tego też bym nawiązywał, żeby ta pomoc prawna faktycznie istniała, żeby ona była. Jest to kolejny element, który powinien funkcjonować w naszym wojsku i w naszych służbach, wśród funkcjonariuszy. No i co do zasady, taka instytucja jest, tylko powinna być częściej wykorzystywana i stosowana w praktyce. Panie inspektorze, bo pojawiają się opinie, że tak naprawdę na granicy policji nie powinno być, że mamy Straż Graniczną, że mamy wojsko, tym samym żandarmerię wojskową. Tak z prawnego punktu widzenia, to ma pan jakieś wątpliwości, czy wychodzi pan z założenia, że skoro jedna służba potrzebuje pomocy drugiej,
to zgodnie z przepisami jest to do zrobienia i nie widzi pan żadnych typowo prawnych przeszkód? No, typowo prawnych przeszkód nie widzę, ponieważ tutaj no, wyraźnie się mówi w ustawach o pomocy policji, tak, o pomocy Straży Granicznej, o pomocy tutaj pododdziałów sił zbrojnych i wzajemnie. Zatem ja już tu się powoływałem na przepisy, tak? Czy artykuł 11b ustawy o Straży Granicznej, 11c ustawy granicznej, ustawy o Straży Granicznej, odpowiednio w ustawie o policji, gdzie policja wspomaga, tak, funkcjonariuszy, czy funkcjonariusze wspomagają policję, żołnierze policji i tak dalej. Przepisy są, panie Arturze, zatem przeszkód prawnych nie ma. Mi się wydaje, że tu problem leży zupełnie gdzie indziej. Problem leży tutaj w tym, że po prostu, no, jak gdyby służby chciałyby, żeby to na przykład no, załatwiła na przykład Straż Graniczna, najlepiej sama, o i koniec, bo to jest granica i to jest sprawa Straży Granicznej. No ale niestety mamy dzisiaj tak duże zagrożenie, że no, trzeba korzystać ze współpracy, trzeba korzystać z innych służb i to widać i trzeba korzystać z żołnierzy i właśnie żeby chronić, bronić tych żołnierzy, żeby nie zmuszać ich do użycia broni palnej, żeby nie zaagniać, nie zaostrzać tej sytuacji na granicy, żeby nie doszło do strzelania do, czasem może być może do niewinnych osób, bo też tak może dojść do takich sytuacji. Właśnie po to jest potrzebna policja, po to są pododdziały zwarte potrzebne na granicy, po to są potrzebne oddziały, pododdziały kontrterrorystyczne. Oczywiście w stopniu no, minimalnym, wystarczającym, żeby nie dezorganizować pracy policji w poszczególnych komendach wojewódzkich policji. No też, żeby nie męczyć tych naszych kontrterrorystów, którzy też mają na co dzień bardzo dużo pracy, czy innych funkcjonariuszy z pododdziałów, te, którzy też mają zadania przy brakach kadrowych i tak dalej. Ja to wszystko rozumiem, ale to też ja nie chcę się powtarzać, mówiłem o tym, że to jakieś rotacyjne zmiany poszczególnych grup. Dzisiaj grupa wrocławska przyjeżdża, jutro z Białegostocka, prawda? Jesteśmy no tam chwilę, robimy to, co trzeba, zmniejszyło się zagrożenie, no jest jakiś odwód mniejszy, prawda, potem no, no, trzeba to elastycznie dostosowywać. Uważam, że przeszkód prawnych nie ma, są przeszkody innej natury, tej której mówię, no troszkę dezorganizacją pracy w policji i tak dalej, bo nikt nie chce na tą granicę jechać, bo ma swoje sprawy, policja ma swoje zadania, zatem tu by trzeba było to jakoś odpowiednio rozwiązać, także też motywacyjnie zmotywować, to jest bardzo ważne, żeby ci funkcjonariusze z chęcią tam jechali i to bardzo łatwo mówić, prawda, jak można z chęcią jechać na granicę i tam narażać życie i się męczyć, prawda, ale ja mówię, powinny poszczególne tam gratyfikacje no finansowe, to tam, jak to mówią na końcu, no też tak nie może być tak, że jak nam zapłacicie, to pojedziemy, jak nie, to nie pojedziemy, to jest wojsko, to jest hierarchia, tu nie ma dyskusji, ale dobrze by było, żeby te osoby były odpowiednio, którzy służą na granicy, którzy się poświęcają, którzy się zgłaszają do tego, ja pojadę, ja będę, były odpowiednio gratyfikowane i finansowo, a przede wszystkim służbowo w drodze awansu, rozwoju zawodowego, żeby to było docenione, że nie był miesiąc w domu, czy nie był tam dwa tygodnie w domu, że się poświęcił na granicy, że działał i tak dalej, i tak dalej. No żeby dobrze ich motywować, żeby oni chcieli tam jechać, żeby to nie było, Jezu, znowu muszę na tą granicę jechać, się męczyć, prawda? I tu jeszcze raz powtarzam, przeszkód prawnych nie ma, ale są inne przeszkody, no znaczy takie troszeczkę inne, nie przeszkody, przesłanki faktyczne, o których trzeba mówić i które trzeba sygnalizować. Panie inspektorze, na pewno będziemy monitorować sytuację, będziemy patrzeć na to, co się dzieje, na to, co się zmienia przede wszystkim i być może za jakiś czas przyjdzie nam do tej rozmowy wrócić. Wrócić i zobaczyć, czy te nasze słowa, tak, zostały w sposób właściwy wykorzystane. Tego pozostaje nam sobie wzajemnie życzyć. Dzisiaj moim Państwa gościem w podcaście Na Celowniku był podinspektor Jacek Kudła, emerytowany oficer policji, dzisiaj wykładowca m.in. Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, biegły sądowy. Panie inspektorze, kłaniam się nisko i bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Również pięknie się kłaniam wszystkim Państwu. Pięknie dziękuję za rozmowę Panu, dziękuję Państwu. Myślę, że nie była ona emocjonalna, że była merytoryczna i cieszę się, że mogę z Państwem się spotkać. Zatem do następnego spotkania, do usłyszenia, do zobaczenia. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku.
Wszystkie odcinki podcastu Na Celowniku dostępne są w ponad 20 największych platformach podcastowych, a także w serwisie YouTube. Zapraszam także do subskrybowania newslettera Na Celowniku pod adresem www.nacelowniku.com. Jeśli doceniasz podcast i newsletter Na Celowniku, zapraszam do wspierania w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl/nacelowniku.